Siemka, z strony Prosout, a to jest kolejny odcinek z Resident Evil Zero HD. Jak sami pamiętacie, ratowaliśmy Rebekę przed niebezpieczeństwem, dowiedzieliśmy się przy okazji, dlaczego Billy został aresztowany i w sumie skazany. No nie było to troszeczkę... Nie było to za bardzo miłe, że tak powiem. Kurwa, muszę tego debila tu wziąć. Debil! MR debil. Let's go! Okay. Let's go! Okay. Boże. No, halo! Sześć dusz... O Boże! Ła! Ała! Na moim oku się odcisnął chyba jakiś, nie wiem... Powidok taki. Nie, jak nie wiecie co to powidok, tak na przykład patrzycie się zbyt długo na światło, to później zostaje wam taki właśnie powidok. Ale ja nawet nie wiem od czego to teraz mam, nie? Dobra, dawno nie grałem w Residenta. Bo jak dostałem The Dark Pictures Anthology Man of Medan, to stwierdziłem, kurwa, no muszę. I chyba, nie wiem, czy prawie tydzień nie grałem w inne gry. Tydzień, nie wiem. Wrócimy sobie jeszcze tam. Tutaj zombie będzie. Kurde, dalej mam ten powidok w oku. Ej, what the fuck? Nie ma tu zombie? Halo, panie zombie, któryś wstał tam. Tutaj wstał ty przecież. Jego nie zabijałem. Ej, znowu mam... Kurwa, co jest z moimi oczami? Sprawdźcie moje oczy. Bym mógł normalnie grać. Proszę. Bo nie wytrzymię. Jak to jest denerwujące. Chciałem tutaj wrócić. By się jakoś lepiej rozejrzeć. Tylko żadnych pająków tu na ścianach. Starczy mi tych pająków. Pająk. No. Ile amunicji, omega. Podzielimy się z Billym. You're gonna pick up the phone tonight. If you wanna... If you really mean... Yes, kochany! Billy... Mam nadzieję, że ci nic nie zrobił. Ej, ten powidok... Mam coraz większy. Ludzie, coś ze mną nie tak. Serio. Nie wiem w sumie, czy tam coś było.
był tam opiszony, głupie. Ja w ogóle nie wiem, po co to przyszedłem, bo myślałem, że tutaj będzie Rebeka. Tylko trzymał piszony. Nie wiem, jakim cudem ja to przeżyłem w ogóle. A no ważne, że przeżyłem, tak. Dobrze, weź... Paliwo, a nie. Z kim się śmieje? I'll go alone. Okay. Nie idzie. Okay. Kwadrat. Widzicie, tak dawno nie grałem, że nawet nie wiem. O matko. Ej, nie, no nie mogę. Ja tutaj na nie widzę liczby przez ten powidok. Ej, nie, zaraz zrobimy cięcie chyba. Ale tu się przyglądam wszystkiemu i wszystkim, jak nie wiem co. Ale ogólnie powiem tak. Ja chcę zebrać stąd wszystko i wziąć to jakoś, nie wiem, na dół. Albo może przy tym... Spadaj! No piszą pierdolony, kurwa. Straszysz mnie będzie. Ej, nie no, serio, ja nie mogę teraz nic odczytać. Sorry, że ja to tak przeżywam, ale serio, no... Nigdy tak nie miałem. No i jeszcze co? Nie. Zdechłeś? No, dobrze ci tak. Jeśli pytacie, po chuj ja tu przyszedłem w ogóle? Sam nie wiem. Chciałem tylko sprawdzić, czy są tu jakieś rzeczy i rzeczywiście były. Tylko muszę teraz to przenieść tam na górę. O to mi chodzi, nie? I chciałem też, żeby was coś ambiować, tak. Wziąłem tą amunicję do Szoguna, tak. Kurwa, już 18? A z tymi granatami nie wiem, co zrobić. Nie wiem, czy zostawić sobie te zapalające, chociaż nie, exchange. Dobra, nie. Combine. To oliwy. A nie mogę, tu już więcej. Dobra. To wrzucę gdzieś indziej. Wrzucę tam do tego typewritera, co był. Może ten policjant się przetelepał do jakiegoś innego pokoiku czy coś. A mogło tak być. Ja bym się nie zdziwił.
Kurwa, no to niech Rebeka se weźmie, ja pierdolę. Doesn't matter. It doesn't matter. Dobra, zaraz nad tym pomyślimy, bo tam są jakieś dziwne statuetki. Może trzeba je, nie wiem, jakoś rozruszyć czy coś. Tylko ja chcę to najpierw zostawić te rzeczy. Aha, ja to właśnie zażyłem. Super, fajnie. Nice. Jestem down. No przynajmniej jak mnie pogryzie jakaś małpa, to teraz nie będę miał chyba tego żółtego paska nawet, nie? Nie, jak nie będę mógł się rozczytać przy statuetkach. Nie mogę się rozczytać, słuchajcie. Ja nie wiem, idę przemyć twarz, cokolwiek zrobić, bo naprawdę to jest dziwne. Dopiero teraz zauważyłem, że tu pisze maj. Więc dobra, słuchajcie, ja zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, przymyłem sobie oczy, nic to nie dało. Jest tylko gorzej. My sharp wits allow me to bring down even the greatest ornate beast. Co to jest w ogóle? Wilk. I od razu wam mówię, że odcinek nie będzie chyba zbyt długi właśnie przez to. A to co jest? To jest tygrys. Jestem królem i służę... Żadne stworzenie nie może mnie złapać. Nie, żadne zwierzę nie może uciec z moich szczęk, tak jakby. To jest wąż, tak? Wąż? Jeśli mylę zwierzęta nawet, to przystęp mój wzrok, bo ja serio nic teraz nie widzę. Nie wiem, co mi się stało. Może ja muszę jakiś przycisk tutaj w gałce ocznej przycisnąć. Czasami tak mam. Ja na przykład mnie głowa boli w okolicy oczodołu, to muszę tak przycisnąć w jednym miejscu i przestaje mnie boleć przez chwilę, nie? I creep up. Wystraszam moje ofiary. In legless. Czyli nie wiem, bez tego. Bez nogi właśnie. Jestem bez nogą ciszą i konkuruję Mightest. Ogólnie ostatnio sobie ogarnąłem aplikację tłumacza. Właśnie do tego najsilniejszy. Aha. Żaden chyba nie może się nawet najpotężniejszy z królów nie może się równać z moją trucizną. Tak jakby.
To jest jelonek. Stoję wysoko na ziemi z moimi rogami. Proudly display it. To jest kruk jakiś. Freely. Swobodnie. Aha. Tańczę swobodnie przez powietrze, powiedzmy. A legless prey. Aha. Czyli to prowadzi do węża. Z węża do lwa. Co? My sharp wits. Wits. Rozum? Aha. Chwila. My sharp wits. I niedługo to ja w ogóle oślepnę teraz, nie? Tak czuję. Moje ostre myśli. I nie. Ja dopiero co wstałem właśnie. Znaczy... z drzemki się tak jakby wybudziłem. Ej, nie, no nie zniosę tego. Nic nie zrobiłem pożytecznego w tym odcinku. Oglądać też pewnie nie będę mógł. Spać już spałem. Nie wiem, czy usnę jeszcze raz. Ale spróbuję. A może mi to pomóc. Nie. Nie mogę tego użyć, czy co? Okej. No i co nie może uciec z jego ten? Ej, teraz czuję, jakbym miał, kurwa, podbite oko, nie? No nie, no nie wytrzymam zaraz. Wiem, że to pewnie nie tak będzie, tak jak ja teraz robię. Chcę to zobaczyć ogólnie, jak działa. Jak na przykład podpalę wszystko, to nagle to wszystko zniknie, czy co? No teraz mogę. Aha, i to znika. Dobra, ej, przepraszam bardzo was, ale ja nie wytrzymam. To będzie bardzo krótki odcinek z Residenta, ale ja naprawdę nie wytrzymam i ja nic nie zdziałam z tym wzrokiem. Jeśli mi się na przykład do jutra, albo nie wiem, po drzemce mi się to nie poprawi,
rip dla mnie. Naprawdę rip dla mnie, bo ja mam taki dobry wzrok. O matko. Czy jakby... Czuję jakby teraz ten... Na drugim oku mi się tak działo. Może mi się chce spać po prostu. A, na pewno. Dobra, nie, idę spać. Przepraszam was jeszcze raz was przepraszam bardzo za to, że taki krótki odcinek, w sumie nic się tutaj nie stało. Nic nie zrobiłem pożytecznego, no ale nie moja wina. Tylko moich oczu. Bo ja naprawdę nie mogłem nawet napisów odczytać. Czasami to nawet ich nie widziałem. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Resident Evil Zero HD.